Głosujemy korzystając ze strony internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.gdynia.pl, która nas przekieruje do aplikacji, w której bezpośrednio już będą mieszkańcy mogli oddawać głos. Głosujemy od 5 do 19 września, korzystając z puli maksymalnie 9 punktów, które będziemy rozdawać, przydzielać odpowiednim projektom. Zaczynamy od wyboru projektów miejskich, które w tym roku były składane w ramach tak zwanego klimatycznego budżetu obywatelskiego i tutaj mieszkańcy będą mogli maksymalnie wybrać 3 projekty. Następnie przechodzimy do projektów dzielnicowych, rozpoczynając wybór od projektów dużych, gdzie również możemy maksymalnie 3 projekty wybrać, a następnie przechodzimy do projektów małych, gdzie również 3 projekty maksymalnie będziemy mogli wybrać. Dodam, że jeśli chodzi o projekty dzielnicowe, wybieramy dzielnicę przez nas wybraną, nie musi być to dzielnica naszego zamieszkania. Jeśli chodzi o to, kto może zagłosować, zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy Gdyni, niezależnie od wieku, a nawet zameldowania. Nasza baza to baza osób zameldowanych i osób posiadających kartę mieszkańca. Więc, żeby móc zagłosować, będziemy prosili, aby mieszkańcy wpisali bądź PESEL i imię matki w tym roku, albo numer karty mieszkańca i imię i nazwisko. Jeśli osoba, która nie jest zameldowana w naszym mieście, bądź nie posiada karty mieszkańca, będzie chciała oddać głos, prosimy, aby ze strony budżetu obywatelskiego pobrała stosowne oświadczenie o zamieszkaniu w mieście Gdynia. Będzie ono dostępne od 5 września. Na podstawie tego oświadczenia osobę tą dopiszemy do bazy i będzie mogła oddać swój głos w budżecie obywatelskim.